Giżycko w ramach symbolicznego zakończenia sezonu łyżwiarskiego zorganizowało błękitną sztafetę dziewcząt i złoty krążek chłopców – zawody łyżwiarskie szkół podstawowych. Uroczystego otwarcia zawodów dokonały burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska oraz zaproszona do Giżycka Maria Pakulnis, aktorka, giżyczanka, startująca niegdyś jako zawodniczka błękitnej sztafety, odnoszącej duże sukcesy w Polsce. Co się czuję? Przecież to normalne, wielkie wzruszenie. Spotykam kolegów z dzieciństwa, z dawnych czasów. Czy może być coś piękniejszego? Chyba nie? Tegoroczne zawody na giżyckim krytym lodowisku to reaktywacja i powrót błękitnej sztafety i złotego krążka w ramach młodzieżowych rozgrywek w Giżycku. Błękitna sztafeta to wielobór łyżwiarski składający się z 5 dyscyplin. Jazda przodem, jazda tyłem, oczywiście przeplatanka za pachołkiem, jazda po ósemce w jedną, w drugą stronę przeplatanką, jazda slalomem i jazda również na dystansie 250 metrów. Błękitna sztafeta giżyczanek w składzie Maria Pakulnis, Anna Strzelecka, Elżbieta Bruzgo i Anna Renching zdobyła srebrny medal w roku 1970 na ogólnopolskich igrzyskach młodzieży szkolnej w Szklarskiej Porębie. 4 lata później, na tych najważniejszych krajowych zawodach w Nowym Targu, ekipa giżyczanek również zdobyła srebro. Dziś gwiazda polskiego kina wspomina tamten czas z rozrzewnieniem. Pewnie, że tak. Ja jestem bardzo zadowolona, że jest reaktywacja naszej błękitnej sztafety. Przecież myśmy odnosiły kiedyś wielkie sukcesy. Rozsławiałyśmy Giżycko w całej Polsce jako dzieci. Obozy, wyjazdy, nawet medale żeśmy przecież zdobyły. Pamiętam, jak 1 maja kiedyś żeśmy paradowały z tymi medalami, prezentując całemu miastu nasze medale. Uroczystość na giżyckim lodowisku miała wyjątkową oprawę. Ja myślę, że dzisiaj mamy naprawdę wspaniałe chwile, dlatego że kiedyś mieliśmy niesamowite tradycje łyżwiarskie, sportowe i teraz próbujemy do tych tradycji nawiązać na naszym lodowisku. Chcemy wrócić do tych dawnych naszych sukcesów, ale zanim sukcesy, to długi czas treningów i wrócić do tych starych, jeszcze u tych starszych osób zakręcających łezkę w oku imprez, takich jak błękitna sztafeta dziewcząt czy złoty krążek chłopców. Dzisiaj impreza dla szkół podstawowych, ale mamy mnóstwo gości, a wśród nich zawodniczki i zawodnicy, którzy niegdyś osiągali wspaniałe sukcesy, mistrzów Polski, startowali na Mistrzostwach Europy. Mieliśmy wiele tych sukcesów i dlatego myślę, że warto przekazać taką pałeczkę pokoleń poprzez właśnie spotkanie tych naszych zasłużonych zawodników, trenerów z młodą kadrą, która dopiero zaczyna i mam nadzieję sprawi, że będziemy się cieszyć jeszcze z sukcesów giżyczan. Także to są pierwsze nasze zawody w błękitnej sztafecie i złotym krążku i chcemy, aby te konkurencje wpisały się na stałe do kalendarza imprez Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. No, ja uważam, że wszystko zależy od ludzi, którzy tutaj się zajmują młodzieżą, prawda? Bo potencjał uważam jest wielki, są możliwości, trzeba inwestować, trzeba przede wszystkim wyławiać talenty i dobrze, pozytywnie trenować i przekazywać jak gdyby coś więcej poza normalnym treningiem, ale
duch, taki prawdziwy duch sportowy, a za tym idzie również jakaś taka rzetelność w ogóle w pracy, prawda, w przygotowaniach, w ogóle to jest cała filozofia już w ogóle życia, prawda, że się uczy młodzież czegoś pięknego. I tylko solidna, długofalowa praca, treningi i kształtowanie osobowości młodego człowieka, praca nad jego psychiką, to jest wielkie zadanie dla ludzi tutaj. I ja myślę, że to w ogóle obowiązkiem każdego, kto jest stąd, żeby to kultywować wśród młodzieży i dzieci. Sport w każdym wieku jest cudownym pomysłem. Dzięki temu, że mamy lodowisko, może nastąpić reaktywacja i złotego krążka, i błękitnej sztafety, a także hokeja, tak jak ostatnio nasi mastersi wygrywają. I zapraszam do uprawiania takich pięknych sportów, jakimi są sporty zimowe, a w szczególności łyżwiarstwo szybkie, ale również łyżwiarstwo na łyżwach krótkich, ale również każdą inną formę sportu, która zbliża wszystkich ludzi ze sobą. Zdobywamy już tytuły w Polsce, Mistrzostwa Polski, i przywozimy medale. Oby tylko młodzież chciała brać ze starszych przykład, to na pewno sporty lodowe wrócą na czołówkę sportów uprawianych przez Giżyccan. Z wielką przyjemnością przyjadę na spotkanie z młodzieżą i poopowiadam im, jak to było kiedyś, jak myśmy trenowały i jak to fantastycznie hartowało nas, młodych ludzi, jako ludzi w ogóle. No, jak to nas kształtowało wspaniale. Po części sportowej w Giżyckim Centrum Kultury fani aktorki mogli się z nią spotkać oko w oko. Podczas intymnego spotkania Maria Pakulnis opowiadała o swoim życiu i tęsknotach do dziecinnych lat. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Co prawda za oknem mroźnie, ale mam nadzieję, że atmosfera tutaj za sprawą pani Marii Pakulnis-Zaleskiej, która jest naszym dzisiejszym gościem, będzie bardzo miła, serdeczna i gorąca. Witamy Panią bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie. Naszym gościem jest Pani Maria. Pani Mario, znamy Panią z wielu ról teatralnych, filmowych. A dzisiaj miała Pani okazję zobaczyć, jak młodzież zaczyna po raz pierwszy w Giżycku lodową sztafetę. Proszę nam opowiedzieć o swoich pierwszych spostrzeżeniach, pierwszych wrażeniach, a do teatru i kina i telewizji za chwilę wrócimy. No myślę, że to jest w ogóle ważniejsze niż tam kino i telewizja, a to, co dzisiaj się stało, jest dla mnie czymś tak wspaniałym. Zostałam zaproszona na Państwa lodowisko i tam spotkałam, także dzisiaj mam tyle wzruszeń, spotkałam tam dyrektora mojej szkoły podstawowej, spotkałam tam nauczycieli. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Co prawda za oknem mroźnie, ale mam nadzieję, że atmosfera tutaj za sprawą pani Marii Pakulnis-Zaleskiej, która jest naszym dzisiejszym gościem, będzie bardzo miła, serdeczna i gorąca. Witamy Panią bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie. Naszym gościem jest Pani Maria. Pani Mario, znamy Panią z wielu ról teatralnych, filmowych. A dzisiaj miała Pani okazję zobaczyć, jak młodzież zaczyna po raz pierwszy w Giżycku lodową sztafetę. Proszę nam opowiedzieć o swoich pierwszych spostrzeżeniach, pierwszych wrażeniach, a do teatru i kina i telewizji za chwilę wrócimy. No myślę, że to jest w ogóle ważniejsze niż tam kino i telewizja, a to, co dzisiaj się stało, jest dla mnie czymś tak wspaniałym. Zostałam zaproszona na Państwa lodowisko i tam spotkałam
Także dzisiaj mam tyle wzruszeń. Spotkałam tam dyrektora mojej szkoły podstawowej. Spotkałam tam nauczycieli, którzy prowadzili błękitną sztafetę naszą, którzy od samego początku mnie trenowali. Spotkałam moich kolegów, z którymi jeździłam na łyżwach w dzieciństwie. Także bardzo wam w ogóle dziękuję, że mogłam tam być i poznać też młodzież, no i zobaczyć, jak wszystko tutaj się pięknie dzieje. Dziękujemy za te ciepłe słowa. Mam nadzieję, że państwu też na sercu zrobiło się od razu cieplej. Pani Mario, proszę odpocząć, a my mamy dla pani niespodziankę. Zapraszam nasze koleżanki, młode dziewczyny, które się bardzo pasjonują pani twórczością, które przygotowały dla pani wierszyk, dwa wierszyki w zasadzie. To jest też nasza młodzież, która właśnie tam miała pani okazję zobaczyć młodzież, która działa w sporcie, a tutaj jest grupa teatralna, która przygotowała dla pani niespodziankę. Wejdź, Aniu, tutaj. Ania Ilwicka, uczennica drugiej klasy, drugiego liceum ogólnokształcącego. Tak więc chciałam przedstawić wiersz księdza Jana Twardowskiego, wiersz z banałem w środku. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie. Czekania na nikogo. Przytul w ten czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A teraz, żeby się zrelaksować i żeby przywołać wiosnę, wiersz Anny Kamieńskiej, koncert. Grały żaby w błocie. Jedna na fagocie, druga na flecie, trzecia na klarnecie, czwarta, jak to żaby, na skrzypcach, aby. Piąta na fortepianie, szósta na mandolinie, siódma na okarynie, ósma, mamo kochana, ćwiczyła na organach, dziewiąta na wiolonczeli. A jakże, żebyście wiedzieli. Dziesiąta, tak jak wy czasami, biła w bęben pałkami. A jeszcze te szpinety, dzwonki i kastaniety, gongi, basy, harmonie, organki i fisharmonie. Aż taki się zrobił hałas, że chyba uciekać zaraz. Tylko dzieci i poeci stali na brzegu strumyka i zachwycali się, jak to dzieci i poeci. Ach, jaka piękna muzyka. Dziękuję. A teraz poproszę moją koleżankę Rominę Kucharską, która przedstawi fragment Pchły szachrajki. Pchły ciastkami zwykle gardzą. Nasza zaś lubiła bardzo tartoletki, papatacze, ptysie, bezy i sękacze, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Kelner, dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać za 30. Ile? 30. Stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła. Jedną rurkę z kremem zjadła.
zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Wstała, wyszła, od niechcenia powiedziała do widzenia. I mignęły tylko z bryczki purpurowe rękawiczki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy to jest jakaś grupa teatralna? Tak, tak, taką grupę teatralną prowadzi nasza pani Grażynka Darska, a dziewczyny, jak się dowiedziały, że pani do nas przyjeżdża, to nie mogły sobie odmówić tej przyjemności, dlatego też same przygotowały i tutaj zaproponowały ten właśnie króciutki występ. No, jesteście kochane, bardzo dziękuję. Od razu mi się przypomniało, jak w moim liceum wspaniała Krysia Drab, właśnie bardzo często robiłyśmy takie występy, jakieś wieczornice i przy niej właściwie z nią po raz pierwszy człowiek dotykał poezji. Także bardzo, bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Myślę, że pani Krystyna Drab jest z nami. Jest? Jest. Więc tym bardziej nam jest miło, że możemy. Jest Krysieczka, jest. Możemy tutaj gościć panią, bo to spotkanie myślę, że też nie odbyłoby się bez pani. Przede wszystkim, zresztą zawsze to podkreślam, wszyscy państwo o tym wiecie, ale to taka jest prosta prawda. Nie byłoby mnie bez Krysi. Nie byłoby mnie bez Krysi, nie byłabym, nie zostałabym nigdy w życiu aktorką, nie dotknęłabym tego magicznego świata, nie nauczyłabym się nigdy grania, mówienia, w ogóle wszystkiego, co jest związane z tym zawodem. I tak naprawdę po 33 czy 4 latach pracy w tym zawodzie i jakiegoś tam utrzymywania się na tym rynku, ja wszystko zawdzięczam właśnie Krysi. Wszystko, po prostu byłabym tutaj prawdopodobnie, to znaczy nie wiem, gdzie bym była, nie wiem, jak wyglądałby mój los, w ogóle moje życie. Nie wiem, czy uprawiałabym dalej zawód jako, prawda, pielęgniarka. Wydaje mi się, że byłabym dobrą pielęgniarką, bo pod tym względem to też była bardzo, bardzo dobra, bardzo zawodowa i na bardzo, bardzo wysokim poziomie szkoła pielęgniarska. Ja się tam w tej szkole nauczyłam wszystkiego. Wszystkiego dotknęłam od narodzin po śmierć, od zajmowania się przez 5 lat szkoły chorym człowiekiem. Umiem przy człowieku zrobić wszystko. Umiałam zrobić wszystko, jak sama urodziłam dziecko i byłam zdana tylko na siebie. Bez żadnej pomocy, bez nikogo, musiałam sobie też radzić i radzić potem w sytuacji, jak mój mąż odchodził. I po prostu się tego wszystkiego nie zapomina. I myślę, że ta szkoła i te wszystkie panie profesorki od szkoły, jak gdyby od tej strony zawodowej, medycznej, i od strony duchowej, czyli moja kochana Krysia, oni mnie ukształtowali. Oni mnie wszyscy ukształtowali. Ukształtowało mnie w ogóle to miasto. Ukształtowało mnie moje trudne dzieciństwo tutaj. Ukształtowała mnie
tamten czas, który był biedny, szary i ponury. I w tamtych czasach to, że ważny był człowiek, ważny był człowiek, jego wrażliwość, ludzie się umieli tym dzielić między sobą, nie żyli tylko dla siebie, kształtowali w nas ludzie właśnie tę wrażliwość i to wszystko, co jest w człowieku najpiękniejsze i najważniejsze. I myślę, że bez tego wszystkiego, czego się nauczyłam w tej szkole, czego się nauczyłam na moim podwórku, na mojej ulicy, w moim dosyć trudnym i czasami smutnym życiu, nauczyłam się wszystkiego. Nauczyłam się doceniania tego, co mam. Nauczyłam się patrzeć na drugiego człowieka. Nauczyłam się widzieć, umieć słuchać drugiego człowieka. To była moja największa szkoła życia. Tak samo i wracając do sportu, to, że nie mieliśmy innych rozrywek, tak było, zresztą większość z Państwa o tym wie, bo jesteśmy z tego samego pokolenia albo trochę starszego i wiemy, jak ta rzeczywistość wyglądała wtedy. Ale to były najpiękniejsze czasy dla mnie. Najpiękniejsze chwile właśnie tego trochę błądzenia, szukania, dotykania, życia, poznawania, że człowiek nie miał gotowej recepty na to, jak żyć i co z tym swoim życiem zrobić. Także dziękuję losowi za to właśnie, że jestem stąd, że wychowałam się wśród takich ludzi i dziękuję i będę dziękować do końca moich dni. Dziękujemy bardzo za chwile, bardzo wzruszające na pewno, ale ja bym chciała porozmawiać trochę o teatrze, o kinie. Pani droga rozpoczęła się od wielkich debiutów, pracy z wielkimi reżyserami. Czy to łatwo przedrzeć się przez taki gąszcz różnorodności i pędu tego czasu? Czy jak to się zaczęło? To znaczy, jak ja zaczynałam, to też było trochę inaczej w tym świecie artystycznym niż jest obecnie. Jak ja kończyłam szkołę aktorską, gdzie uczyli mnie tam dla mnie wtedy, prawda, i do dzisiaj ci najwięksi i najwspanialsi, których będę nosiła w sercu zawsze. Oni byli moimi pierwszymi mistrzami. To była ta cała grupa wielkich aktorów, których ja wcześniej jako dziecko oglądałam tylko w poniedziałek w Teatrze Telewizji lub w czwartek oglądając potajemnie Kobrę, bo nie pozwalano oglądać tej Kobry i oglądałam tę Kobrę przez lustro, stojąc, prawda, i w lustrze się odbijał telewizor. I to było wielkie przeżycie, przyjechać do Warszawy, w której się nie bywało, bo się nigdzie nie bywało, bo przecież każdy czas i każde wakacje i zawsze się było tylko i wyłącznie tutaj. I to było nieprawdopodobne. Ja to pamiętam jak dzisiaj, jak stanęłam na takiej scenie w Szkole Teatralnej Namiotowej w Warszawie i tam daleko zobaczyłam za stołem ich wszystkich, od Tadeusza Łomnickiego przez Świderskiego, Mrozowską, Łapickiego, no Bardiniego, no wszystkich, w większości oni już nie żyją. To mimo tego, że
Krysieńka tyle włożyła pracy, pamiętam jak u niej w mieszkaniu żeśmy ćwiczyły ostro dykcję i tych parę wierszy i prozę. To mimo tego, że czułam się no, wyćwiczona przez Krysię dobrze, mimo tego tak stanęłam na tej scenie, zresztą wywołana zostałam jako nie Maria, tylko Marian Pakulnis. Siedziałam pod drzwiami w szkole tej teatralnej i studenci z czwartego roku obsługiwali i student jakiś wybiegł i Marian Pakulnis. Ja sobie myślę, Chryste Panie, ja nie znam drugich Pakulnisów w Polsce. Czy to możliwe? Jak to możliwe? I nic, siedzę się, Marian Pakulnis, może jakiś kuzyn, nie wiem. No i to się za chwilę znowu powtarza i znowu jest cisza. I mnie dopiero wtedy tknęło, się, może jednak Maria, może... Ja podchodzę i mówię, przepraszam, może jednak Maria, tu nie ma chyba Mariana. O, Marian, ale tak, on się pomylił. No i tym sposobem jako mężczyzna weszłam na tę scenę i zobaczyłam tę komisję. No i oni tam daleko bardzo siedzieli i tak im słyszę, proszę się przedstawić. Maria Pakulnis. Głośniej. No to ja głośniej. Głośniej. Jeszcze głośniej. A oni już sprawdzali, prawda, warunki w ten sposób. No i jak powiedziałam, no co pani przygotowała, wzięłam, że powiem bal w operze Tuwima, który tak żeśmy ćwiczyły wtedy, to oni gruchnęli śmiechem. Bo ja byłam, no nie wiem, miałam, nie wiem, wagi może 45 kilo z warkoczykiem i dosyć herlawym dzieckiem byłam. Wyglądałam tak zabawnie, nie że mam tyle siły i głosu, a do tego trzeba mieć głos. Ale pokazałam, że mam temperament i głos, ale potem tak siedząc i mówiąc prozę, na takim kubiku kazali mi usiąść i ja się w takie szyby zapatrzyłam na wierzbę i zapomniałam tekstu. I tak siedzę na tym kubiku, tak siedzę i tak patrzę w to okno i myślę sobie, mój Boże, co ja tu robię? Gdzie ja jestem? Przecież to nie jest mój świat. Ja się nigdy w życiu w tym świecie nie odnajdę. Co ja tu robię? Myślę sobie, no tak, Krysia będzie niezadowolona. To koniec. To jest koniec. I to trwało wieki. Cisza totalna. Oni patrzyli na mnie, a ja się gapiłam na wierzbę. W końcu wstałam, powiedziałam, bardzo Państwa przepraszam. Ja zapomniałam tekstu, do widzenia. I zaczęłam schodzić, a oni tam, zaraz, chwileczkę, proszę wrócić. No i zaczęło się maglowanie. Także darowali mi to, nie wiem, widocznie jakoś się tak musiałam interesująco zagapić na tę wierzbę, że oni uznali, że może jednak warto tak poskrobać i popatrzeć, co tam w tej dziewczynce tkwi. Także no jakimś cudem się dostałam za pierwszym razem. No i tak to się, stało, że tak się znalazłam w tej Warszawie, w akademiku, żyjąc za stypendium.